Dobry wieczór Państwu, kolejne rozmowy zaawansowane, środa, godzina 20. Zapraszam ponownie przed Państwem, ponownie jak co tydzień Jacek Czapiewski. Tu od razu usprawiedliwiam, Joanny nie ma ponownie niestety w podróży, a może stety, bo na pewno z tych podróży ciekawe jakieś wieści, wnioski przyjdą i będziemy mieli okazję się podzielić z Państwem za jakiś czas, ale nie o tym dzisiaj. Proszę Państwa, będzie też gość na audycji, którego przedstawię w odpowiednim momencie. Natomiast chcę powiedzieć, że po przedstawieniu kilku moich wywodów i dzisiaj nie będzie to tylko monolog, będzie rzeczywiście rozmowa, a przynajmniej sporą część audycji będzie rozmowa, to w trakcie części pytaniowej dla chętnych zapraszam Państwa nie tylko do pisania na czacie, ale w części pytaniowej, czyli w drugiej godzinie audycji, zapraszam do odzywania się do mnie na Skype'a i próby dodzwonienia się i możliwości rozmowy na live'ie o tym temacie. A proszę Państwa, dzisiejszy temat to heroizm w praktyce. Brzmi to tak szalenie ambitnie, pompatycznie. I rzeczywiście trochę o tym pompatyzmie będzie i będzie też o braku pompatyzmu, bo ten heroizm w praktyce, proszę Państwa, jest i bardzo prosty, i bardzo trudny. Dlaczego tak jest? Zapraszam do słuchania, proszę Państwa. A o czym ja chcę właściwie dzisiaj mówić? No właśnie, temat brzmi tak, że różne rzeczy możemy sobie do niego przypisać, różne rzeczy opowiedzieć. I ja też będę od siebie opowiadał, czym jest, proszę Państwa, heroizm, czym jest on w praktyce. Ale najpierw należałoby się zastanowić, przynajmniej w moim rozumieniu, może ktoś od Państwa tutaj później będzie miał ciekawe uwagi, jak najbardziej na to liczę. Proszę Państwa, czym heroizm jest, albo przynajmniej może być. W pierwszej kolejności heroizm, bohaterstwo, no powiedzmy, że będę tych słów wymiennie używać, choć mimo wszystko konotacja tych słów jest odrobinę inna, ale oczywiście dajmy na to, że jest to jedno i to samo słowo. Proszę Państwa, przede wszystkim heroizm kojarzy się nam z jakimiś wielkimi, nadzwyczajnymi czynami. Jakimiś wojownikami, mistrzami sztuk walki, czy w ogóle mistrzami czegoś tam. Zdobywcami, czy też herosami, jakimiś antycznymi królami, którzy zdobywali chwałę w bitwach. Zapewne część w tym prawdy jest. Być może wykazanie się heroizmem to zdolność właśnie do stanięcia w boju, stanięcia do walki z przeważającym wrogiem, zmierzenia się z nim i być może zmierzenia się z tym, że nawet się walczy, jeżeli nie ma się szans. Jest to jakiś fragment, jakiś aspekt. Czyli teoretycznie być może, proszę Państwa, z heroizmem wiąże się zdolność do poświęceń. Do poświęceń w tak wielkich czynach, wielkich bitwach, czy też w życiu codziennym zdolność do poświęcenia się, do chociażby oddania rodzinie, społeczeństwu, wyższej sprawie. Wiąże się być może jeszcze i parę innych rzeczy. Jeżeli chcemy realizować jakieś cele, wykazać się siłą, wielkością, samozaparciem wewnętrznym, to jest, proszę Państwa, częstokroć zdolność do przełamania swoich słabości, przekroczenia swoich barier, pójścia dalej, zrobienia czegoś wielkiego, niesamowitego, a może i drobnego, ale na pewno dużego w naszej mierze, w naszych czynach, wedle naszej miary, miary naszej codzienności, naszych możliwości, naszych talentów. Jakiś czas temu, kiedyś, parę lat, rozmawiając ze znajomymi, pojawiło się takie bardzo ciekawe stwierdzenie, zdanie, które ja już parokrotnie powtarzałem, ale myślę, że daje ono dużo do myślenia, że proszę Państwa,
Bohaterstwo, czy też bohater, to nie człowiek, który się nie boi, tylko bohater to człowiek, który działa pomimo strachu. Zdolność do działania pomimo, że się boimy, lub też pomimo tego, że blokują nas jakieś inne słabości, że istnieją przeszkody. Wszak strach jest tylko jedną z możliwych przeszkód, które mogą nas blokować czy też powstrzymywać przed właśnie czym? Ekspresją, twórczością, wyrażaniem siebie. Proszę Państwa, jest jeszcze tych możliwości dużo, dużo więcej. Nie tylko strach może nas blokować. Może nas blokować jakieś przekonanie, lenistwo. Może co nas jeszcze, proszę Państwa, blokować? Niepewność, bierność. No i właśnie różnego rodzaju przekonania. Programy, które posiadamy. I czasami należy pozbyć się takiego programu, czasem coś przepracować. A są sytuacje takie, że rzeczywistość, czy my też od siebie będziemy wymagać. Czy mnie słychać? Halo, halo. Proszę o informację na czacie. Dobrze. Proszę Państwa, i to jest działalność tego typu, że właśnie postępujemy zgodnie ze sobą i nawet jeżeli wewnętrzna przeszkoda się pojawia, to jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Jeden to z kolejnych aspektów heroizmu jest. I tutaj przystanę, bo jest jeszcze taki jeden aspekt bardzo ważny, proszę Państwa, heroizmu. Bardzo dyskusyjny, ale proszę Państwa, coś, o czym już parokrotnie mówiliśmy. Zdolność do walczenia o swoje, właśnie przełamywania tych barier, między innymi stając w jakiś sposób przeciwko rzeczywistości. Tutaj oczywiście bardzo symbolicznie przedstawiony wojownik, krzyżowiec, rycerz, który staje do walki, walki o to, co sądzi, że jest słuszne. I tutaj, być może kierując słuchaczy do audycji wcześniejszej mojej na temat poziomów moralności, także do własnych przemyśleń, jest zawsze ten dylemat, proszę Państwa, kiedy stajemy do walki o to, co chcemy, czy my jednocześnie walcząc o jakieś ideały, chcąc coś stworzyć, jednocześnie nie gubimy właśnie tego celu, tej drogi i tych ideałów. I tutaj właśnie, proszę Państwa, jest ta potrzeba zrównoważenia, znalezienia tego złotego środka, gdzie żeby wiedzieć, kiedy należy przejść do przodu, kiedy ustąpić, jak działać i jak to się właśnie z naszym tym wewnętrznym ja, naszą tą moralnością konfrontuje. Co my jesteśmy skłonni zrobić? Możecie powiedzieć, że nic tu cudownego, nic heroicznego nie ma w bitwie, w wyjściu, w mordowaniu ludzi. Ja tego nie będę oceniał, ale powiem o swoich przemyśleniach i odczuciach. Owszem, nie widzę nic pięknego w tym, żeby zabijać ludzi, czy jakiekolwiek inne istoty, czy też samo się doceniać poprzez to, jakich cudownych czynów dokonaliśmy, jacyś to my jesteśmy wielcy, że no właśnie co, tylu innowierców zabiliśmy, czy też tylu tak zwanych złych ludzi. A jednak jest mimo wszystko coś w tym. Jest, proszę Państwa, taki sprawdzian dla człowieka,
zmierzenia się ze swoimi słabościami i być może spotkania się ze sobą bardzo, bardzo głęboko. I jest to, proszę Państwa, jeden z możliwych sposobów. Taka walka wręcz wprost, wprost. Tylko, że nie jest to sposób jedyny możliwy. Tych sposobów jest dużo, dużo więcej. Jest dużo, dużo więcej możliwości rozwiązania, jakby to powiedzieć, zmierzenia się ze sobą, aniżeli no, mordowanie nam wrogich osób czy też istot. I to jest taki jeden z możliwych treningów, świetny do właśnie tego prawdziwego, głębokiego heroizmu, który jest tak naprawdę treścią rdzenia. Czyli pochodzi, tak jak niektórzy by powiedzieli, wprost od twórcy. Czym jest ten prawdziwy heroizm? Różnie o tym można opowiadać. Będzie to zapewne wynik waszych własnych przemyśleń, odczuć, tego, co wyniknie z całej audycji. A ja tak krótko teraz powiem, że taki prawdziwy, proszę Państwa, heroizm w moim rozumieniu to zdolność do takiego głębokiego poczucia, że właśnie tak trzeba. Ale nie z punktu widzenia programów, które posiadamy, że jakaś norma nam ma mówić, co ja mam w tej chwili wykonać, społeczna obyczajowość. To oczywiście nie musi być w niej wbrew. Natomiast chodzi po prostu o tą zdolność zsynchronizowania się, a właściwie samego siebie z rzeczywistością i siebie ze samym sobą. I wtedy pojawia się coś takiego, że po prostu wiemy, co mamy robić. Nie wchodzimy, nie oceniamy, co jest dobre, co jest złe, tylko czujemy, że to powinniśmy wykonać. Proszę Państwa, bardzo częstym takim dylematycznym pytaniem jest rozpatrywanie, co byś zrobił, jeżeli ktoś do ciebie podejdzie i poprosi o pieniądze. Czy to dobre, czy to złe? Czy też ktoś podejdzie i poprosi o pomoc? Jaka jest zasada, jakbyś postąpił? I oczywiście wielokrotnie do mnie ludzie kierowali takie pytanie. Być może ktoś ponownie będzie chciał rozwinąć ten wątek, pytać później. Proszę Państwa, ja nie mam zasady na to, bo moim zdaniem nie o to chodzi. Ja nie mam reguły, że wtedy i wtedy należy temu człowiekowi dać. Oczywiście też posiadam odruchy, jakieś schematy i być może nieraz się tym schematem pokieruję jakimś, ale ja pozwolę sobie na to, żeby w danym momencie po prostu zadecydować coś. Po prostu coś. Czy w tej chwili pomogę temu człowiekowi, czy nie? Czy ten człowiek, który do mnie przyszedł i prosi o te 2 złote, faktycznie prosi, bo chce faktycznie na chleb, czy pójdzie i po prostu to przepije? A może ja niekoniecznie powinienem oceniać to, co on z tym zrobi? Oczywiście, że mogę oceniać, mam do tego pełne prawo. Akurat z tym schematem, proszę Państwa, się nie zgodzę, że nie wolno oceniać. Ja raczej jestem zwolennikiem stwierdzenia, że nie należałoby szufladkować. I o to tu właśnie chodzi, że ja sobie zostawię otwartą przestrzeń. Oczywiście, że zwrócę uwagę na różne bodźce, które do mnie spłyną i mogą dawać oczywiste sygnały. Ale jeżeli przyjdzie do mnie taki człowiek, i ja mam dać mu te 2 złote, i nawet wszystko będzie wskazywać na to, że on to po prostu przechleje. Jak brzydko mówię, ale mówię celowo, żeby to zaznaczyć, żeby to było transparentne. No wiecie Państwo, i tak nie ma 100% z mojej strony pewności, że ja mu tych pieniędzy nie dam. Nie dlatego, że będę chciał się docenić, odkupić czy cokolwiek, tylko ja w pewnym momencie albo poczuję, że to zrobić, albo nie. Bo jakiś głębszy sygnał, jakaś głębsza iskra mi powie: zrób to albo zrób tamto. I
Ja będę postulował o wyrabianie właśnie takich mechanizmów, a jest wiele czynników, które te mechanizmy mogą blokować. Więc tutaj po tej takiej krótkiej introdukcji dalej bym rozwijał, proszę Państwa, wątek tego, czym jest ten heroizm, czym nie jest, proszę Państwa, heroizm i w kontekście treści rdzenia, tej najgłębszej, to proszę Państwa, w pewnym sensie heroizm jest zdolnością dodawania. Tak samo jak heroizm jest zdolnością do przyjmowania. Bo ja myślę, że jednym z takich bardzo ważnych aspektów tego prawdziwego heroizmu, bohaterstwa, jest zdolność do wchodzenia w różne układy, relacje, w różne właściwie przepływ rzeczywistości. Tak należałoby to nazwać. W pewnego rodzaju harmonię. A więc w momencie, kiedy my, proszę Państwa, spotkamy się z jakąś trudną sytuacją i mamy okazję wykonać jakieś czyny wielkie, wspaniałe, historyczne, wykazać się jako wojownik, rycerz, macho, to proszę Państwa, w tym momencie mamy świetną okazję, żeby zmierzyć się ze sobą, ale jednocześnie rozbudować swoje ego. I na pewnym poziomie, proszę Państwa, rozwoju naszej osobowości, budowanie swojego ego, to zaznaczam jako cenną uwagę, jest istotne. Niekoniecznie zawsze budowanie ego jest czymś złym. Natomiast gorzej jest oczywiście, jeżeli w tym toniemy i jesteśmy niczym więcej niż tylko wielkim, napompowanym balonikiem, który w zasadzie jest pusty w środku. I czasami taki heroizm w postaci wielkiej wojowniczości taki jest. Ale zaznaczam, przy tym bogactwie rzeczywistości, jaka jest, naprawdę, naprawdę ostrożnie należałoby oceniać, naprawdę ostrożnie należałoby patrzeć, bo być może ten człowiek właśnie w tej chwili potrzebuje tych doświadczeń. Może on, jeżeli w tej chwili nie zbuduje swojego ego, to nie będzie miał szansy bardziej siebie zrozumieć. Także naprawdę polecam tutaj ostrożność z tym ocenianiem, bo wiem, że bardzo łatwo jest pójść, że to jest tylko rozbudowywanie właśnie ego, jakiejś pompaturi. A często się nie zauważa, że jednak to po prostu drugiemu człowiekowi może służyć. I tutaj chcę przejść do takiej kolejnej ważnej sprawy, czyli życie codzienne, proszę Państwa. Heroizm to jest zdolność do radzenia sobie z codziennością, z tym wszystkim, co nas na okrągło, na co dzień, bez przerwy, w każdej chwili, sekundzie i minucie otacza. Z tym wszystkim, co się dzieje. Z tymi domowymi czynnościami. Z tym spotkaniem z drugim człowiekiem, rozmową, czy nawet tym, co robimy, gdy rzekomo nic nie robimy. Gdy wpada rutyna, gdy zajmujemy się drugim człowiekiem, czy zajmujemy się tym bardziej kimś słabym, dzieckiem, gdy zajmujemy się, proszę Państwa, jakimś inwalidą. I tutaj kolejny ważny wątek. Częstokroć bardzo, bardzo rozwojowe jest to, żeby zająć się, zaopiekować drugim człowiekiem. Ale jest bardzo, bardzo cienka granica pomiędzy szczerą opieką a chęcią dowartościowywania się w ten sposób. I w drugą stronę, częstokroć osoby będące tymi słabszymi, czy to powiedzmy będą zarówno dzieci, czy osoby starsze, czy jakiegoś rodzaju osoby niedołężne, z jakimś stopniem inwalidztwa, mogą sobie doskonale radzić w tej sytuacji, mogą czerpać z tego bogactwo doświadczeń, rozwijać się i częstokroć, proszę Państwa, inwalidzi to, że ktoś ma problem z ręką, nogą, kręgosłupem, wcale niekoniecznie blokuje jego twórczość, on może być super twórcą.
I to w pewnym sensie będzie heroizm, bo to będzie jakieś przełamanie swojej słabości. Ale z drugiej strony, oczywiście, i tu jest to do zrównoważenia, jak zawsze, bardzo wygodnym jest pójście w postawę cierpiętnika. W postawę, w której człowiek przyjmie postawę wyłącznie właśnie roszczeniową, w której człowiek powie: dajcie, zróbcie za mnie, bo ja nie mogę, bo nie jestem w stanie, bo mi się nie chce. I to jest, proszę Państwa, taki trochę antyheroizm. Sprawa jest tutaj naprawdę skomplikowana, złożona. Ja nie chcę tutaj absolutnie wszystkich ludzi w takiej sytuacji oceniać, bo podstawy tego i przyczyny mogą być bardzo, bardzo różne. Ale naprawdę tych możliwości jest wiele. Gdzie się, proszę Państwa, jeszcze heroizm objawia? Właśnie w tym samorozwoju. Właśnie w tym odważnym przekraczaniu swoich granic. W tej możliwości sięgania dalej. Złamania własnego schematu. Wyjścia ponad własne programy. Czasem jest to skasowanie programu, a czasem po prostu działanie wbrew niemu. I to jest ten problem, bo czasem to konotuje jakąś pewną niespójność w naszym umyśle, czy w naszym polu nawet. Że działamy w pewnym sensie, niektórzy by powiedzieli, wbrew sobie. Ale to czasem to, co w tej chwili jest wbrew nam w tym stanie, za chwilę może być tym, kim my jesteśmy. I o tym należy pamiętać. I jak staniemy się kimś tym nowym, to zaczynamy rzeczywiście tworzyć. Tworzyć siebie, samorealizować, wyrażać się. Bo między innymi, proszę Państwa, o tą zdolność wyrażania się chodzi. Na przeróżny sposób. To będzie malarstwo, pisarstwo. To będzie to, jak my się odnosimy do drugiego człowieka. To będzie to, proszę Państwa, jak my postępujemy. Ponownie powiem to. W każdej chwili, w każdej minucie, w każdej sekundzie naszego życia. Czy potrafimy się wyrazić, otworzyć? Czy tylko zamykamy się w sobie, w klatce? Czy jesteśmy gotowi na szczere, otwarte, normalne i zdrowe relacje międzyludzkie? Czy jednak zamykamy się w pewnym pudełku, schemacie? I na ten temat można dużo powiedzieć. Już trochę powiedziałem. A teraz, proszę Państwa, właśnie poruszając między innymi temat relacji, który uważam za szalenie ważny w zakresie rozumienia, czym jest naprawdę to bohaterstwo, czym jest heroizm, poproszę naszego gościa, być może się kolejni zgłoszą goście, że tak powiem, w części pytaniowej. A naszym gościem, proszę Państwa, będzie Aleksandra Szady, aktywnie działająca lightworkerka z Lublina i okolic. Osoba o bardzo, bardzo dużej ilości wewnętrznego ciepła, dużej ilości pasji, chęci tworzenia i właśnie o wspaniałych możliwościach i wiedzy i teoretycznej, i praktycznej, właśnie o tej tak ważnej rzeczy, jaką są relacje. Ale przedstawiać nie będę tutaj w nieskończoność. Zapraszam do powiedzenia kilka słów i łączymy się z naszym gościem. Zobaczymy, jak to się w tej chwili uda. Miejmy, że tak powiem, dobre predykcje na to. Halo, halo, Aleksandro, czy nas słyszysz? Nie. Olu, witamy Ciebie. Jesteśmy na live, jesteśmy na antenie. Nie wiem, czy miałaś okazję słyszeć wszystko, co przed chwilą tutaj słuchaczom opowiadałem. A no właśnie nie, niestety. Także ja poproszę o pytanie dodatkowe, ponieważ mi tutaj niestety, ale się nie chce włączyć audycja.
Widzę tylko te fajne obrazki, cały czas się Dobrze. zmieniające. Ja tutaj jeszcze mam tylko do Państwa pytanie, Jolu, jakbyś mogła za chwileczkę parę słów powiedzieć. Czy Ole dobrze słychać? Proszę, Olu, jakbyś mogła tutaj trzema słowami się przedstawić jeszcze od siebie. Dobrze, to także witam serdecznie wszystkich Państwa słuchających. Wszystkich słuchaczy Wolnej Miejskości, jest mi bardzo, bardzo przyjemnie tutaj gościć u Jacka w audycji. Ja jestem osobą o dosyć wysokim stopniu poziomu świadomości. Mam za sobą bardzo, bardzo wiele lat rozwoju duchowego i rozwoju takiego osobowości. Co jeszcze Państwu mogę powiedzieć? Dużo pracuję z dziećmi o wysokim poziomie świadomości. Też pracuję z osobami dorosłymi. Olu, przepraszam, że Cię przerwę, a czy mogłabyś właśnie tutaj są uwagi bliżej do mikrofonu mówić, jeżeli to... Tak, a teraz mnie słychać dobrze? Chyba lepiej, tak. Tak. No więc tak, ja to tutaj poprosił mnie o przedstawienie takiej koncepcji, jak to jest nie czuć strachu. Tak, to będzie drugi etap, ale właśnie bardzo dobrze, że tutaj mamy pewną swobodę. Olu, w tej chwili troszeczkę zacząłem do takiego ważnego tematu, co oczywiście się ze strachem dalej będzie wiązało, natomiast zacząłem od tematu tak naprawdę relacji jako takich i pozwolę sobie nie tylko od siebie mówić, ale tutaj poruszyłem takie wątki, że właśnie między innymi ten heroizm to jest taka zdolność do wchodzenia w relację, szczerą relację tak naprawdę z drugim człowiekiem. Zdolność do otwartości, takiego prawdziwego szacunku i to bez względu na to, jaki ten człowiek drugi jest, bo przecież bardzo często się mówi o tym, żeby drugiego człowieka nie oceniać. Ja mówię raczej często, że nie należy szufladkować, bo być może jakaś ocena samowolnie tu idzie, ale przecież ten heroizm to jest właśnie to, jak my potrafimy czynić, robić, pomimo jakichś tam odruchów, schematów. I teraz, ponieważ Ty masz jednak, powiedzmy, z tymi dziećmi i z tymi ludźmi, co ja rzeczywiście ostatnio trochę odcięty mocniej od Matrixa jestem, do czynienia masz. Czy byłabyś w stanie parę słów od siebie, może uwag powiedzieć, jak to właśnie w tych relacjach z tym po prostu drugim człowiekiem, tą żywą istotą, nie tylko tak teoretycznie, ale jak rzeczywiście, czy to się jakoś przekłada? Czy to się przekłada? No więc jeżeli chodzi o kwestię tego tak zwanego heroizmu, rzeczywiście jest to działanie pomimo strachu. Opiera się to na tym, moim zdaniem, ja tak sądzę, na takim wewnętrznym, głębokim zaufaniu do siebie przede wszystkim, na takim zaufaniu do swojej duszy, do swojego wyższego ja i takim działaniu ponad tymi wszystkimi programami narzuconymi nam tutaj przez społeczeństwo czy przez Matrix. I teraz w momencie, kiedy to uaktywnia się w człowieku, to takie bohaterstwo, to znikają te wszystkie ograniczenia zewnętrzne i to jest jakby działanie z bardzo, bardzo wysokiego poziomu, jakby bezpośrednio od Boga, od absolutu, to już w zależności jaki kto nomenklatury używa. Natomiast jak to się przekłada w relacjach? No na pewno to bardzo, bardzo zbliża ludzi, otwiera ich na siebie i bardzo, bardzo zacieśnia relacje na poziomie serca, na bardzo głębokim poziomie. Natomiast jeszcze taka ciekawa rzecz, jeżeli chodzi na przykład o dzieci, które są w tej chwili, mają po kilka lat albo po kilkanaście, te dzieci bardzo często nie mają tego takiego czynnika strachu w sobie. I te dzieci są zdolne do takich czynów bohaterskich, heroicznych, jakby same z siebie, one się nie zastanawiają nad tym, tak jak dorośli. Bardziej sobie w ten sposób pomagają i szybciej się to u nich uaktywnia w tej chwili niż u osób dorosłych. No i jeszcze w kwestii takich relacji, to wtedy te relacje rzeczywiście są bardzo głębokie i często na całe życie, jeżeli mamy
mamy taką przyjemność doświadczyć takiego czynu heroicznego czy bohaterskiego w relacji z drugą osobą. No właśnie, Olu, i tutaj powstaje bardzo, bardzo wiele pytań. Ja też się oczywiście nad tym wszystkim wielokrotnie zastanawiałem. I tutaj w zakresie relacji ludzie bardzo często stają przed takimi i zaawansowanymi, i prostymi trudnościami. I teraz zauważmy, że z jednej strony ta otwartość jest szalenie ważna, ta płynność właśnie w tym, brak tych blokad, żeby zbudować tą prawdziwą, głęboką relację, i wtedy ten heroizm to jest tak naprawdę po prostu bycie, życie w tym. Ale z drugiej strony powstają bardzo różne w życiu dylematyczne sytuacje, i ja sobie tutaj pozwolę zwrócić uwagę na taki fakt, że zdarzają się w życiu takie sytuacje, że jeżeli chcemy tak zwanego, oczywiście wedle jakiejś tam czasami własnej oceny, a może i nie oceniając, może po prostu płynąc, dobra drugiego człowieka, sytuację, kiedy przykładowo drugiego człowieka należałoby zostawić, odpuścić nawet relację z tym drugim człowiekiem, bo widzimy, że to mu posłuży. I teraz to jest ciekawe pytanie, może ty byłabyś w stanie właśnie, Olu, od ciebie powiedzieć, jak myślisz, czy rzeczywiście jest taka możliwość, że to zostawienie czasami jest jedynym sensownym wyjściem, czy może jest to jakiś objaw niedojrzałości, może jest to jakiś objaw tchórzostwa, a może jeszcze jakieś inne możliwości? A tak, tutaj to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja się spotkałam w trakcie swojego rozwoju właśnie z takim tematem, jak zostawianie ludzi w bardzo trudnych sytuacjach, przez które oni przechodzą, rzekomo po to, żeby nabrali tych doświadczeń, że jest to dla nich dobre, że sami sobie muszą z tym dać radę. No i tak na przełomie tych wszystkich moich doświadczeń, to jednak musiałam zmienić zdanie, ponieważ tutaj są tak trudne warunki do życia na tej planecie, że no często ci ludzie nie dają sobie rady zwyczajnie sami z tym bagażem doświadczeń, który do nich spływa. I ta pomoc jednak moim zdaniem jest bardzo, bardzo potrzebna. Może nie tak całkowicie, żeby kogoś holować i ciągnąć cały czas. Natomiast ten taki moment, żeby podnieść tą osobę do góry i podciągnąć ją przynajmniej psychicznie, czy fizycznie, czy materialnie, w momencie, kiedy rzeczywiście ta sytuacja ją przerasta. Bo bardzo wiele osób często te takie trudne sytuacje przerastają. I to czasami wystarczy taki impuls albo niewiele tej pomocy, żeby ta osoba wstała i dalej sobie dawała radę w życiu z tym, co ma do przerobienia, czy do przetworzenia, czy do rozwoju. Ale no, nie jestem niestety za koncepcją już takiego pozostawiania samemu sobie. No, może być to bardzo niebezpieczne i pójść w tą drugą negatywną stronę. No właśnie, Olu, tutaj poruszyłem taki ważny temat, ale nie bez powodu go poruszyłem i tutaj nawet nie mieliśmy do końca okazji wcześniej na ten temat rozmawiać, ale to jest bardzo zbliżone do moich przemyśleń, nawet tego, co dzisiaj sobie tak postanowiłem formułować. Wiecie Państwo, zobrazuję pewną sytuację. Wyobraźmy sobie, że idziemy, no znowuż mój przykład taki często powtarzany, spacerujemy przez las, no i widzimy głęboki, głęboki dół. Na dnie tego dołu stoi bądź leży człowiek. No, spadł z dużej wysokości, złamał sobie nogę, dół 8 metrów. Nie ma mowy, żeby on się z tego wygrzebał. I proszę Państwa, możemy oczywiście podejść na zasadzie, o tak, rozwinie się lepiej, będzie twardszy, mocniejszy, jak on sobie z tym poradzi. Ale czasami są takie sytuacje, że ten człowiek sobie z tym nie poradzi. Po prostu nie ma możliwości, bo rzeczywistość jest czasami taka, czasami jego ułomności, że tak powiem, tak przygniotą, że po prostu on nie ma szans.
I jak my nie rzucimy mu tej liny, to on nie da rady. I to jest kolejna taka koncepcja, proszę Państwa. A ja mam takie podejście nawet w życiu, że zdecydowanie mocno zawsze wolałem dawać, proszę Państwa, wędkę niż rybę. Ale są takie sytuacje, że jak spotka się takiego człowieka, który po prostu nie ma siły, żeby tą wędkę unieść, albo leży w tym dole i po prostu jest zamknięty, to jak ja mu zrzucę na dół tą wędkę, żeby się nakarmił, bo jest tam głodny, to on nic z tym nie jest w stanie zrobić. I to jest wtedy takie wykonanie tylko akcji dla własnego świętego spokoju albo dla jakiegoś własnego ego. O, jaki jestem wspaniały, bo chciałem pomóc. Proszę Państwa, to jest właśnie ta głębsza treść, to jest to płynięcie i różnie można to wyrażać, ale to jest ta zdolność do dopasowania się sytuacji. Kiedy my czujemy, co naprawdę służy, czy nam, czy drugiemu człowiekowi, nie gotowy odpowiedź i schemat. I owszem, czasem się zdarzy, że człowieka należy zostawić, ale to naprawdę należałoby zastanowić się nad tym, rozpatrzeć. A zazwyczaj rzeczywiście to chyba będzie tak, że jeżeli my podchodzimy do tego zostawienia, nie mówię, że w każdym jednym wypadku, ale że podchodzimy do tego zostawienia, to być może my sami nie potrafimy dostatecznie wejść w tą relację. Oczywiście należy tu brać pod uwagę jeszcze to, że nie, jakby nie wchodzić, co Ola tutaj też wspominała, w ten obowiązek, żeby na siłę każdego holować. Nie. Pomagamy tyle, ile, no powiedzmy, czy też nazwiemy to rozsądkiem, czy to naszym głębszym ja nam podpowiada, że powinniśmy, ale oczywiście, że nie chodzi o to, żebyśmy za kogoś żyli, żebyśmy go przez całe życie przeprowadzali, czy mówili mu, co on ma przecież robić. Jasne, każdy żyje swoim życiem, ale z drugiej strony to nasze życie to, proszę Państwa, przede wszystkim relacje, wręcz bym powiedział, bo nawet nie, jeżeli nie relacja z drugim człowiekiem, to relacja ze środowiskiem, czy relacja ze samym sobą. Życie się składa głównie z relacji. Olu, jak ty byś, bo tutaj wszedłem znowu w monolog, jak może ty byś chciała coś dodać od siebie? To znaczy tak, no twój monolog tutaj jest bardzo wartościowy, bo ja też się zgadzam właśnie z wieloma kwestiami, jeśli chodzi o jeszcze o te relacje i to pomaganie, to ja tutaj spotkałam się z wieloma osobami, że rzeczywiście życie postawiło mnie w takiej sytuacji, że musiałam zdecydować, czy zostawić, czy jednak pomóc, bo to były takie wręcz ekstremalne sytuacje, no i zdecydowałam się na tą pomoc. Natomiast często zdarza się tak, że te osoby potem jakby nie potrafią albo nie chcą od tej pomocy się odciąć i pójść już swoją własną drogą. I to wtedy trzeba zobaczyć ten moment, kiedy trzeba jakby delikatnie je na ten swój tor puścić i tą pomoc wyhamować. Jak one już wtedy mogą same sobie dawać radę, to wtedy pozostaje tylko taki ewentualny monitoring, czy tam jest wszystko ok, czy w porządku od czasu do czasu, czy sytuacja ulega poprawie. No to tyle chyba bym chciała dodać. Jasne. No widzicie Państwo, tutaj właśnie chodzi o tą umiejętność, że tutaj Ola nam podaje bardzo takich, powiedzmy, konkretne przykłady przekładające się na życie. I właśnie o to chodzi, że my sobie przygotowujemy pewne moduły, reguły, które nam bardzo, bardzo często to ułatwiają i one mimo wszystko są potrzebne. Tylko nadal nie chodzi o porzucanie tej swobody. Zwróćcie uwagę, tak samo jak inne otwarto rozwijające osoby będą mówić i będą przekazywać, że było takie zdanie, było takie podejście, a potem jednak było doświadczenie, jest inne podejście. Ja też częstokroć, proszę Państwa, ja przez te 1,5 roku, które tutaj do Państwa mam okazję mówić, też się wiele nauczyłem, wiele się rozwinęło i czasami się okazuje, że
że w pewnych aspektach mam już nieco inne zdanie niż te 1,5 roku temu. I proszę Państwa, nie o to chodzi, żeby ustawić jakiś tutaj absolutny pion, ustawić sztywną ścianę, jaki to ja jestem w tej chwili, tylko ta zdolność do rozwijania siebie, samookreślania, co jest jednym z ważnych elementów do wchodzenia właśnie w naturalne, szczere relacje z ludźmi, bo przecież jak nie znamy siebie, no to ciężko jest zrozumieć i poznać drugiego człowieka. A jak go nie rozumiemy, no to płynięcie jest takie sobie. Oczywiście chodzi o rozumienie na wielu poziomach. Nie mówię o intelektualnym rozpracowaniu czyichś schematów, tylko właśnie takim doświadczaniu drugiego człowieka. To jest takie łączenie empatii z tym głębokim czuciem, czasami po prostu też rozsądkiem i wieloma innymi elementami. To nie jest coś takiego, że tutaj będzie gotowa receptura. Tutaj możemy przygotować formuły, które będą się bardzo często sprawdzać, ale jeżeli my się zawiesimy na jakiejkolwiek formule, jakimś absolutnym gotowcu, to prędzej czy później się okaże, że w którymś momencie będzie on błędny. A nie dlatego, że założenie, proszę Państwa, było błędne, bo możemy wymyślić najlepszą możliwą metodę. Ale przecież jesteśmy w wszechświecie, który w zasadzie objawia się nieskończoną różnorodnością i oczekiwać, że my możemy przyłożyć jakiś jeden szablon do innych, czy do wszystkich, do jakichś istot, czy do jednej istoty, jest wręcz szaleństwem. Ale, no właśnie, proszę Państwa, jak to może być? Jak być w związku z tym bohaterem, kiedy to jest takie wszystko trudne, kiedy to jest zagmatwane? Jak to osiągnąć? Czy to jest jakaś magiczna sztuka? To bohaterstwo na co dzień. Ja chciałem tutaj poruszyć taki właśnie bardzo ważny aspekt, myślę. I tutaj właśnie, że tak powiem, Aleksandra też została przywołana, że tak powiem, na audycję. Trochę w tym temacie, ja o tym wspominałem. To już za chwilę ci przekazuję pałeczkę. Ale właśnie a propos strachu, proszę Państwa, to jest jeden z tych elementów najczęściej nas blokujących. Najczęściej powodujących, że właśnie nie jesteśmy tymi bohaterami codziennymi, czasami od tych prostych rzeczy, czasami od tych wielkich rzeczy. I tak się chmurnie, wspaniale mówi, jak to w zasadzie osiągnąć, jak tego strachu po prostu nie czuć, jak nie działać w strachu. No to jest taka fajna częstokroć teoria. Ja będę miał do Państwa kilka podpowiedzi od siebie. No a teraz, zgodnie z naszym ustaleniem, to Olu, poproszę Ciebie o kilka słów od siebie, bo wiem, że masz wiele ciekawych przemyśleń w tym temacie. No dobrze, w takim razie tak, jak nie czuć strachu? No to jest bardzo trudne. Bardzo, bardzo dużo wymaga doświadczeń związanych właśnie z tym uczuciem strachu i pokonania tego i zobaczenia, czym ten strach naprawdę jest, że praktycznie jest to iluzja rzeczywistości, aczkolwiek z moich doświadczeń to takie brak tego poczucia strachu w sumie polega na tym, że ja mam bardzo duże zaufanie do siebie, do swojego wyższego ja, czy tutaj jak Jacek używa tej nomenklatury Corpus Supremum. Poza tym wszystko głównie opiera się na tym zaufaniu. Chodzi o te wszystkie przeciwności losu, o te wszystkie czynniki zewnętrzne, które się przydarzają, żeby nie dać się temu wkręcić, żeby jednak stanąć obok z dystansu, popatrzeć na te wszystkie sytuacje, włączyć sobie tak zwany ośrodek świadomości i pomyśleć, co to jest, co tutaj w ogóle to robi, dlaczego mi się to przydarza, jakie są we mnie emocje i jak ja reaguję. I teraz wiadomo, że emocje w takich sytuacjach są i jest jakiś ścisk w żołądku, albo w głowie się kręci, albo w ogóle nie ma się jasności umysłu. No więc taką moją sprawdzoną metodą na to no, jest to takie popularne oddychanie, ale to bardzo dobrze działa.
ponieważ tutaj w momencie strachu większość ludzi to nie oddycha, tylko mają tak zwaną hiperwentylację i trzeba złapać wtedy ten oddech i to zazwyczaj nie wystarcza kilka razy, tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt. Chodzi o to wyprowadzenie ciała ze stanu nierównowagi w stan równowagi. I wtedy możemy włączyć sobie ten ośrodek świadomości, że co to jest w ogóle za sytuacja i o co tutaj chodzi, prawda? I stanąć jakby z pozycji obserwatora tego wszystkiego i zaufanie jeszcze raz, zaufanie do siebie. I wtedy jakby ten czynnik takich strachów się wyłącza. Natomiast no, trzeba bardzo, bardzo wiele takich sytuacji przejść, żeby to sobie wypracować, aczkolwiek muszę powiedzieć, że da się z tym radę i jest to do osiągnięcia. Jest to do osiągnięcia, są też na to różne techniki, metody pracy, ćwiczenia, w tym, no, aczkolwiek też to wszystko może zawieść w sytuacji takiej mocno ekstremalnie stresowej. I tutaj też nie trzeba sobie stawiać takiej wysokiej poprzeczki, że o, tym razem się nie udało, tym razem się zdenerwowałam. No nie, no teraz to mi nogi wymiękły, prawda? A tyle ćwiczeń za mną i tyle pracy z tym wszystkim, a tu znowu nie to. Także też trzeba mieć dużo tolerancji do własnej osoby. Także zaufanie plus wielka, wielka tolerancja plus te techniki oddechowe plus ten ośrodek świadomości. I myślę, że jest się w stanie wypracować właśnie to takie nieczucie tego strachu. Natomiast też jest bardzo ważne zdanie sobie sprawy, że bardzo wiele tego czynnika strachu generuje ten system, który tutaj jest, ten tak zwany Matrix, czy chociażby programy, które są obecne w ludziach, programy, które ludzie mają w umysłach. To wszystko jest tą taką otoczką, tą taką iluzją i w momencie, kiedy my wiemy, co to powoduje, zachowanie tych ludzi, czy zachowanie w jakichś relacjach ludzi, kiedy mamy tą świadomość, to cały czas też chodzi o tą świadomość, o tą wiedzę, więc kiedy jeszcze mamy do tego świadomość i wiedzę, my się już wtedy tak nie boimy. Czujemy się wtedy z tym bezpieczniej i w relacjach, i ze sobą samym. No właśnie, to tyle, Jacku. Tutaj. Mojego monologu. Tak, teraz ja chwileczkę się wtrącę, zaraz się znowu spuszczę, ale wiecie Państwo, właśnie, bo zauważcie, że bardzo często ten strach to jest związany ze stresem, tym czy innym stresem, czy też jakiegoś rodzaju traumą wyprodukowaną wcześniej, a może w tej chwili, która dzieje się w tym danym momencie. I zawsze taki stres, strach, to w zasadzie w ten czy inny rodzaj w zasadzie ściśnięcia czegoś. Dosłownie czasami ściska nas fizycznie w brzuchu, w żołądku, w gardle. Czasami ściska nas coś, dosłownie czujemy, jakbyśmy mieli kleszcze na umyśle. I właśnie tutaj, proszę Państwa, bardzo często jest tak, że chodzi o to, że albo żeby wydostać z tych kleszczy, albo je rozluźnić. I na wiele, wiele sposobów można to rozluźniać. Jak najbardziej uważam, że techniki oddechowe, w szczególności kiedy ten stres odczuwamy na takim bardzo fizycznym poziomie, świetnie działają. Natomiast jedna z takich kolejnych, można by powiedzieć, psychofizycznych technik, i tutaj będę troszeczkę Olę ciągnął za język, bo wiem też, że w tym temacie ma dobre doświadczenia. Ja zresztą też jak najbardziej tego narzędzia używam, proszę Państwa, nawet w tej chwili, lekko się uśmiechając w trakcie, gdy mówię do Państwa, i właśnie o tym narzędziu mówię. Proszę Państwa, zdrowy śmiech. Mówi się, śmiech to zdrowie, ale proszę Państwa, dlaczego to śmiech to zdrowie? Jak myślisz, Olu? Chodzi Ci o to narzędzie, za pomocą którego można bardzo skutecznie ten strach zniwelować i w ogóle on często bardzo szybko znika. Więc to tak, rzeczywiście śmiech, radość, takie rozbawienie i humor. To jest jedno z narzędzi, dzięki którym jakby transformowana jest ta energia i te wibracje niższe, które pochodzą z tego uczucia strachu, nie są w stanie przetrwać tych wibracji wyższych. Wibracja wyższa to jest ten śmiech, energia i radość. I jeżeli my skorzystamy z tego, to jest no dosłownie
czasami potrafi być 15 minut i ten cały stres i to napięcie znika. Także to jest naprawdę fenomenalne takie narzędzie do pracy właśnie z czynnikami stresującymi. I ja to też pracuję z ludźmi w tym sensie. Z dziećmi to fantastycznie wychodzi, bo cały stres, który mają te dzieci, to znika w przeciągu kilku sekund. No i dorośli też, muszę przyznać, dobrze im to idzie. Aczkolwiek czasami trudno jest kogoś wyprowadzić z takiego bardzo silnego stresu w ten taki humor. Także nie zawsze się to da tak szybko zrobić. Aczkolwiek jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to warto to narzędzie zastosować jako pierwsze w takich sytuacjach. No właśnie, widzisz, tutaj było parę słów z mojej strony wcześniej. Ja ukułem już to powiedzenie jako swego rodzaju sztandar, takie powiedzenie, że częstokroć właśnie to bohaterstwo, bycie tym bohaterem, to proszę Państwa zdolność do działania pomimo strachu, a nie, czy też czasami ponad strachem, a niekoniecznie właśnie wbrew, bo chodzi o tą zdolność rozluźniania tego w różny sposób. Czasami się mówi, zmierz się ze strachem, oczywiście czasami to zmierzenie jest ważne, ale no właśnie tutaj należy sobie zadać pytanie, czy my ekstremalnie się mierząc z tym, czy czegoś tam dziwnego nie powodujemy. Może po prostu chodzi o to, żeby mieć jakąś metodę z tym radzenia sobie, bo przecież rzeczywistość może nas na wiele sposobów zaskoczyć i my nie będziemy mieli na wszystko gotowych technik, a jednak różne wyzwania, sytuacje mogą się pojawić, które nas zaskakują, które nas czasem jednak wybiją z tej równowagi. Nawet wręcz w rozwoju o to chodzi, żebyśmy czasem z tej równowagi zostali wybici. A niekoniecznie to powinno nas paraliżować, przynajmniej paraliżować na dłuższy czas. I właśnie tutaj kilka tych rozwiązań, między innymi ta zdolność właśnie do tej radości, śmiechu, tak jak ja, proszę Państwa, często polecam jako jedno z prostych rozwiązań, czyli ciekawość, obserwacja, czy też wyobraźnia, gdzie stajemy w jakiejś sytuacji, w której nam się coś się dzieje, coś się nie podoba, jesteśmy w tłoku, czy też w autobusie, czy w podróży, czy w jakiejś ciężkiej, stresującej sytuacji. Zaciekawcie się czymś, zwróćcie uwagę, czasami odwrócenie uwagi od tego stresu czy rozbawienia się. Zobaczcie, bądźcie w tym ciasnym autobusie, w którym jest Wam, obejrzcie i zobaczcie, jak ci się ludzie zachowują. Może się okazać, że będziecie mieli niesamowity ubaw z tego, może to tak brzmi niefajnie, ale możecie mieć świetny ubaw z tego, jakie zobaczycie, jakie oni mają kwaśne miny. I paradoksalnie, oczywiście ja to polecam jako może nie stały element narzędzia, na zasadzie niekoniecznie się dowartościowywania kosztem innych ludzi, ale takiego samego wybicia się z tej stagnacji równowagi, zobaczcie, jakie oni mają kwaśne miny, wtedy zaraz Wam przyjdzie do głowy cholera, ja też taką kwaśną minę w tej chwili mam i Wy zaraz się z niej wybijecie, bo Was to może rozbawić i się okaże, że otaczający Was ludzie za chwilę też się poczują inaczej. To takie działanie we własnym, że tak powiem, dobrze i w pewnym sensie, w cudzysłowie, czynie społecznym częstokroć jest. Zaobserwujcie, jak to skutecznie działa, gdzie wy będziecie w takim autobusie, nie musicie śpiewać, tańczyć, odstawiać cyrku dla innych ludzi, tylko rzeczywiście rozbudzić w sobie tą szczerą radość i taki wewnętrzny uśmiech. Czasami zewnętrznie oczywiście można go zmaterializować, jak najbardziej to działa. I zobaczycie częstokroć, jak to się okaże, że ci ludzie się inaczej zaczną zachowywać, albo pójdziecie coś załatwiać do urzędu i obudzicie w sobie taki wewnętrzny uśmiech i ta sroga, teoretycznie siedząca pani za biurkiem, nagle zrobi się dla was uprzejma. Bo ona czuje, no ona nie wie, co czuje, ale coś czuje i po prostu jest jakoś lepiej. I to... I to, proszę Państwa, takie proste rzeczy. Także różne metody na to, żeby właśnie pozbyć się po prostu tego spięcia, tej sztywności, uruchomić jakiś przepływ. Najczęściej najlepiej zacząć od siebie. Czasem będzie to kwestia interakcji z drugim człowiekiem. Zagadać z nim, czy właśnie tak jak tutaj Ola mówiła, polecała, no chociażby
postarać się innych ludzi rozbawić. No humor to jest świetne narzędzie, proszę Państwa. Ja bardzo to polecam. Ja czasami takie półradosne wcinki tutaj wrzucam. Bynajmniej komikiem nie jestem, ale wiecie co, naprawdę jak macie jakiś problem, deprechy, no zobaczcie, jak świetnie działają jakieś kabarety czy komedie. No mimo wszystko częstokroć jest zbawienne działanie do tego stopnia, że ludzie dzięki humorowi dobremu wychodzą z bardzo ciężkich chorób. To nie jest żadna magia, proszę Państwa, tylko naturalnie nasz własny mechanizm, gdzie my po prostu potrafimy się rozluźnić. No właśnie, dobrze. I jeszcze tutaj jednym, że tak powiem, wątkiem naszą drogą współrozmówczynię pomęczę. Też sobie postanowiłem ukuć jeszcze takie jedno ważne stwierdzenie a propos tego bohaterstwa, jak, proszę Państwa, być bohaterem. I użyję takiego prostego zwrotu, niektórzy powiedzą zbyt banalnego, ale ono dobrze się w pewnych aspektach odzwierciedla. Proszę Państwa, po prostu być. Taka zdolność do szczerej skromności, ale skromności, proszę Państwa, wynikającej z głębi. Takiej skromności nie na pokaz, nie skromności w postaci zamkniętości, skromności ze strachu, tylko skromności, oczywiście skromność jest tu jakimś słowem, ale takie bycie po prostu sobą. To jest takie, no chodzi mi właśnie zdolność do niezamykania się ego, coś, co pozwala nam szczerze się zachowywać, przekazać szczery uśmiech, czy szczerze się bawić. Właśnie, i okazuje się bardzo często, że mówi się o tym budzeniu w sobie wewnętrznego dziecka. O co, proszę Państwa, tutaj chodzi? Częstokroć dzieci sobie z tym znakomicie radzą, są w tym po prostu szczere, po prostu są, odczuwają chwilę bieżącą i się po prostu nią bawią. Czy co, częstokroć nie o to chodzi, że żeby właśnie nie zatracić tej zdolności do chociażby tego doświadczania i bawienia się rzeczywistością. Co myślisz o tym, Olu? No tak, rzeczywiście. Dzieci to mają taką niesamowitą zdolność, że zwłaszcza te dzieci o wysokiej świadomości, których teraz się rodzi bardzo dużo, że one potrafią rzucić wszystko i być w takiej chwili teraz i odczuwać tą radość, no bez względu na wszystko, co się dzieje w otoczeniu. I to po prostu nie działa nic, żadne programy, żadne takie właśnie jakieś naciski czy tego typu kwestie, tylko te dzieci jakby są w tej przestrzeni tu i teraz. I bardzo dużo osób dorosłych uczy się tego zachowania, którzy mają akurat takie dzieci albo mają styczność z tymi dziećmi. I to jest bardzo ważne, ponieważ my dorośli naprawdę zapomnieliśmy, jak to jest tak korzystać z życia i cieszyć się tą chwilą obecną. Przerwę ci celowo, Olu, bo tutaj wrzucę jedno zdanie. Nie tylko zapomnieliśmy, ale częstokroć dorośli ludzie są znakomici wręcz w tworzeniu wszelakich strategii, jak że tak jak powiem, udawać, no coś po prostu udawać. No tak, tak, dokładnie. Jak to zawoalować, zakryć i zrobić teatr, a nie jest to oparte na takiej szczerości. Więc trzeba sobie tą taką szczerość bycia ze sobą i w danej chwili jakby odblokować i puścić to. Trzeba temu pozwolić płynąć. To jest takie pozwolenie na to. Jeśli jest to wewnętrzne pozwolenie, to się wtedy zacznie powoli pojawiać. I jak się zacznie pojawiać, to już potem nie ma kłopotów z wejściem w ten stan. Ale tak właśnie ważną kwestią jest ten taki wybór i pozwolenie sobie samemu na to. No właśnie, proszę Państwa.
Zawsze jest ta kwestia tego stawania przed tym wyborem, czy to będzie w rozwoju moralnym, czy to będzie, proszę Państwa, w rozwoju świadomości, w rozwoju osobistym, samorozwoju, czy w rozwoju relacji z drugim człowiekiem, drugą istotą. Ten wybór, właśnie ta zdolność do, niektórzy powiedzą, bycia tu i teraz, czyli właśnie zdolność do jakiegoś w pewnym sensie skupienia swojej świadomości, ażeby w tym momencie doświadczać tego, co się dzieje, umiejętnego, można by powiedzieć, płynięcia z tym, a z drugiej strony niektórzy by powiedzieli zarządzania tym, to znaczy się, czy też zareagowania, a bycia w tym momencie i zdolność do stania się tym momentem, dosłownie stania się, bo dzieci, zobaczcie, ja nie mówię, że tylko dzieci tak mają, tylko one są częstokroć niezablokowane na tym poziomie. Chodzi o to, że właśnie w tym momencie to, co tego ja doświadczam w tej chwili, jest moją autentyczną rzeczywistością. To ten fakt należy zrozumieć i naprawdę go doświadczyć. Ja w tej chwili czuję coś i to jest coś, co jest po prostu. Niekoniecznie należy zawsze do tego dobudowywać nie wiadomo jakie teorie. Jeżeli jesteśmy z kimś, jesteśmy na przykład blisko drugiej osoby, nawet doświadczamy tej intymności, proszę Państwa, to przecież nie będziemy logicznie się zastanawiać, co tutaj teraz zrobić. To też, jeżeli jest dobrze, to musi płynąć i tak dalej. Czy jesteśmy w trakcie wspaniałej jakiejś przygody, na jakiejś wycieczce gdzieś, to jeżeli jest ten luz, to płynie, my doświadczamy w tej chwili. Ja widzę ten widok i się w tej chwili tym widokiem napawam, bo jest piękny, a nie. To, że proszę Państwa, ja w tej chwili sobie przejdę i zrobię, o super, to odwiedziłem, zrobię zdjęcie na pamiątkę i być może kiedyś otworzę na komputerze. Jasne, można, ale niekoniecznie o to chodzi. To jest taki świetny przykład właśnie tego programu, można by powiedzieć, ze świata dorosłych, gdzie będziemy doświadczać tak na zapas. Pójdę tam, bo tam wypada pójść. Bo tam chcę pójść, bo należałoby. O, jeszcze zrobię zdjęcia, które sobie obejrzę, jeszcze wrzucę na Facebooka i zaszpanuję przed znajomymi. O, to już w ogóle super, nie? A w środku smutek i ściska. Proszę Państwa, oczywiście nie o to chodzi. Można się podzielić tym, jak czujemy radość i tak dalej. Nie w tym rzecz, tylko rzecz w tym, proszę Państwa, że zbyt często staramy się popisać. To jest taki jeden z wspaniałych programów, który naprawdę niestety świetnie nas blokuje. I został jeszcze taki ostatni aspekt, który ja chciałem tutaj tak omówić. Natomiast no myślę, że tutaj już go samodzielnie omówię, także tutaj Olu, bardzo dziękuję Tobie za wiele ciekawych uwag i treści. Być może zobaczymy, być może jeszcze zostaniesz, że tak powiem, wezwana na którąś audycję i zapraszam Ciebie tutaj jeszcze do ewentualnego aktywnego udziału na czacie. Dobrze, ja również dziękuję bardzo serdecznie, bardzo mi było miło, pozdrawiam wszystkich tutaj słuchaczy. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przekazać troszkę rzeczy Wam i do usłyszenia w takim razie. Także dziękujemy Tobie bardzo, Olu. Do usłyszenia, a ja jeszcze kontynuuję wątek. I właśnie, proszę Państwa, jeszcze została taka jedna bardzo ważna rzecz w zakresie tego heroizmu. I ja ją postanowiłem skwitować takim teoretycznie prostym stwierdzeniem: znać siebie, znać swoją wartość. To brzmi tak właśnie pompatycznie, dumnie, chmurnie może, ale jest bardzo ważne. Proszę Państwa, ta zdolność do budowania swojej przestrzeni, balansowania jej, bo często zamykamy się i tutaj jest właśnie ten problem z tą dziecięcością, że z jednej strony jest potrzebna ta radość, ta spontaniczność, ta gotowość do bycia tu i teraz, a z drugiej strony ta zdolność do świadomego tworzenia siebie, swojego otoczenia. I ani jednego, ani drugiego nie należałoby stracić, należałoby wejść w jakąś równowagę pomiędzy jednym i drugim, mieć jedno i drugie tak naprawdę stale. Bo
to, co my mamy w sobie, to manifestujemy na zewnątrz. Te czasami schematy należałoby opracować, należałoby przerobić. Czasem potrzebujemy do tego po prostu doświadczeń, czasami trzeba w to doświadczenie świadomie wejść. Czasem program należy przerobić, czasami program należy wyciąć i wyrzucić. I nieraz to wymaga naszej świadomej ingerencji, tej zbudowanej swojej przestrzeni. Także, proszę Państwa, jak wchodzicie z drugim człowiekiem w relacje i ma być ten świadomy przepływ między wami, macie bliską osobę, macie tego partnera, partnerkę i chcecie, żeby wspólnie płynęło, żeby się ten związek rozwijał, to trzeba mieć chociażby jakieś wspólne cele. Taka bardzo prosta, przyziemna rzecz. I jeżeli, proszę Państwa, nie określicie swojej przestrzeni, nie zbudujecie swojego obszaru, czy też druga osoba tego nie ma, nie nasycicie siebie treścią, po prostu nie macie swoich celi, to jak można współtworzyć cele, współdziałać, wznosić coś z drugim człowiekiem, jeżeli ten drugi człowiek albo my po prostu tego nie mamy? Zastanówcie się nad tym, to jest bardzo proste. Po to się właśnie buduje siebie, buduje swój obszar, między innymi po to, żeby móc uruchomić ten przepływ, ale ten przepływ musi być na czymś, na tych właśnie naszych treściach. A kolejna sprawa, że należałoby świadomie dojść do tego, żeby był ten przepływ, czyli budujemy ten swój obszar, swoją ramę, określamy swoje cele, ale nie stawiamy ścianę i beton. Nie chodzi o stawianie ściany, która zablokuje dostęp wszystkim do nas. Nie. Raczej stawiamy obszar, który jest pełny treści tego, czego byśmy chcieli doświadczyć. Relacji, w jakie chcielibyśmy wejść, rzeczy, które chcielibyśmy stworzyć. Mógłbym bardzo, bardzo długo jeszcze oczywiście o tym wszystkim opowiadać, ale myślę, że w tej chwili poproszę o pytania od słuchaczy i ewentualnie jak najbardziej chętnych zapraszam do zgłaszania się, chętnych i właśnie odważnych, bądź chcących czy próbujących trenować się w tym heroizmie. Zapraszam też do ewentualnego pisania do mnie na Skype'ie, jak najbardziej w tej chwili jest obecny. Mogę też przyjąć kolejne, że tak powiem, nowe kontakty. Mój Skype, proszę Państwa, nick Skype'owy to JTP Jacek. Już piszę tutaj na czacie. Można zadzwonić, można spróbować się odezwać, mieć być może swoje uwagi, pomysły na temat tego, jak się ten heroizm objawia. A ja jestem w głębokiej świadomości faktu, że nie wszystko dzisiaj powiedziałem. Także, proszę Państwa, nie zamykajmy się w szufladkach. Nie ograniczajmy swojego spojrzenia. O, mam pierwszą osobę, znaną mi zresztą dosyć dobrze. Halo, halo. Halo? Tak. Tu mówi Iluzja. Chciałabym jedno pytanie zadać. Proszę cię bardzo, jesteśmy live, mam nadzieję, że ciebie słychać, tylko poproszę jeszcze o słuchaczy, czy iluzję dobrze słychać, iluzję, jakbyś mogła coś powiedzieć. Halo, halo, słychać mnie? Słychać. Myślę, że całkiem dobrze słychać. Słucham ciebie w takim razie. Tak, bo bardzo mi się podobało, że podczas audycji z Joanną zawsze podkreślacie, że nie propagujecie rozwoju poprzez cierpienie. Ale mimo to chciałabym się spytać, ale to mi się jakiś pogłos robi. Mimo to chciałabym spytać, czy cierpienie, które się już przeżyło, czy ma jakąkolwiek wartość dla rozwoju, czy w ogóle buduje korsupa? A widzisz, to jest bardzo ważne pytanie w kontekście całego tego heroizmu. Proszę Państwa, może tego korsupa budować, może mimo wszystko nas cierpienie wzbogacać. To jest trochę tak jak budowanie swojej siły, proszę Państwa, przez intensywny trening. Jeżeli my intensywnie poćwiczymy, nam się mięśnie zmęczą,
I jeżeli dobrze to zbalansujemy, to na kolejnym treningu jesteśmy silniejsi. Ale pomiędzy kolejnym a kolejnym ciężkim treningiem powinien być odpoczynek, żeby mięśnie miały okazję się rozprężyć. I z naszym rozwojem, proszę Państwa, jest podobnie. Jeżeli doświadczyliśmy w przeszłości cierpienia, a jednak wyciągniemy z tego wnioski, przepracujemy te programy, to jest to duży plus do nas. Oczywiście nie znaczy to, że musimy koniecznie te programy, te jakieś systemy iluzji, spojrzenia doświadczać akurat koniecznie przez cierpienie, no ale powiedzmy, że w tym świecie no jest tego cierpienia trochę. I na pewno ważną zdolnością jest właśnie zdolność do transformowania tego, mierzenia się z tym, czyli właśnie trochę tego heroizmu, czyli działania pomimo słabości, strachu, bo jednak bardzo wielu ludzi z nas ma jakiegoś rodzaju tutaj ograniczenia, lęki, możliwości, ale to nie należy siebie karcić za to, tylko właśnie tak jak w dzisiejszej dyskusji było powiedziane. Ta zdolność tak naprawdę do docenienia siebie, do akceptacji siebie, czy my mamy doskonałości, niedoskonałości. Proszę Państwa, praktycznie każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. I co z tego? To z tego, że jesteśmy jacyś charakterystyczni, szczególni, jedyni w swoim rodzaju. To znaczy, że mogę właśnie stworzyć coś, co jest oryginalne. Siebie, swoją wartość, swoje otoczenie. I nawet te cierpienia, które mieliśmy, one mogą nas wzbogacić. Tylko, że rzeczywiście tutaj taka uwaga, ważne jest, żeby no, bardziej lub mniej świadome, ale na pewno po części świadome to będzie potrzebne, żeby te elementy, czy też te traumy, które zostały wytworzone poprzez to cierpienie, po prostu przepracować. No dobrze, Iluzjo, czy jeszcze jakieś pytanie miałabyś, czy To może może bym. drugie i ostatnie. Czy jakieś znasz sposoby oczyszczania z negatywnych emocji, ale takie no jakieś proste, coś praktycznego, żeby można było oczyszczać się z negatywnych emocji? Rzeczywiście jest ileś takich sposobów. Jeden sposób, z którym miałem okazję się spotkać już lata temu i powiem szczerze, w niektórych przypadkach wśród ludzi zadziwiającą skuteczność on wykazuje, proszę Państwa, zarówno dotyczy mierzenia się ze sobą, jak i pozbywania się negatywnych emocji i wielu innych negatywnych treści poprzez też samopoznanie i zmierzenie się z tym. Proszę Państwa, proste ćwiczenie. Stańcie przed lustrem i sami do siebie to zacznijcie mówić, co wam na sercu leży. Zapewne w większości przypadków, jeżeli zrobicie to szczerze i się z tym zmierzycie, to się popłaczycie i to faceci twardziele też się popłaczą. Ale wiecie co? Bardzo szybko się to rozładuje i przechodzi. Bardzo skutecznie działa. Tylko właśnie to jest kwestia gotowości i odwagi i też taki drobny test, czy jesteście gotowi sami się ze swoimi niedoskonałościami zmierzyć. Dobrze, to ja dziękuję Tobie, Iluzjo, Dziękuję. tutaj za pytańka zadane, Dziękuję i rozłączę do Ciebie. usłyszenia. Do usłyszenia. I tutaj widzę, że już jakaś kolejna osoba próbuje się do mnie zgłosić, już dodaję do kontaktu. Można do mnie ewentualnie w tej chwili dalej dzwonić. Jeżeli nie, to śledzę czata i postaram się odpowiadać na Państwa pytania. Tak, proszę Państwa, właśnie tutaj jest bardzo taka ważna, cenna uwaga. Ja jak najbardziej w pewnym sensie z tym się zgodzę. To oczywiście troszeczkę metaforycznie, mianowicie, że heroizmu nie można się nauczyć, tylko po prostu się go posiada. To jest prawda, te najgłębsze treści, to o czym ja mówiłem, ta treść rdzenia, to jest coś, co po prostu jest. I my się uczymy tak naprawdę tą wartość przywoływać, czy też uwalniać z siebie ten naturalny potencjał. My tak naprawdę nie potrzebujemy się rzeczywiście tego uczyć. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że często wchodzimy w różne systemy iluzji, różnego rodzaju ograniczenia, wypierania siebie, zapominania o sobie. Jeżeli o sobie pamiętamy, to się okazuje, że właśnie te naturalne umiejętności się po prostu odblokowują. O to tutaj chodzi.
Także tutaj kolejne osoby się dodały, ewentualnie proszę o dzwonienie, a ja patrzę tutaj na kolejne, że tak powiem, pytania z czata, jeżeli się oczywiście jako takie pojawią. Jeżeli nie ma, to będę dalej mówić o sobie. O, jest kolejne pytanko. Czy to prawda, że kiedyś na Ziemi nie było strachu, lęku, a nam go implantowano? To jest, proszę Państwa, temat mimo wszystko bardzo złożony. Faktycznie z całą pewnością bardzo wiele kodów, które powodują strach, lęk, czy właśnie to wewnętrzne ściśnięcie, ograniczenia przepływu, no, zostało nam zaimplementowanych. To w ten czy inny sposób badając zauważymy, że jednak jakieś sztuczne tutaj procesy zostały w tym celu wykonane. Natomiast czy w ogóle nie było strachu na Ziemi kiedyś? Powiem tak, tego po prostu nie wiem. Być może rzeczywiście kiedyś tak było, może był taki okres, że na Ziemi nie było strachu, ale wiecie co, jest tak, że tutaj w polu ziemskim bardzo wiele istot manipulowało, ażeby ukryć, zafałszować te informacje, żeby stały się niewidoczne, nadpisane. I tak w zasadzie to odczytywanie informacji z pola ziemskiego jest częstokroć bardzo, bardzo subiektywne. W związku z czym ja jestem ostrożny w opowiadaniu szczegółów tego, co miało miejsce, zwłaszcza w bardzo dalekiej przeszłości, bo po prostu te zapisy są no tak ułożone, żeby celowo był galimatias. Tutaj takie pytanie, które właśnie mnie troszeczkę rozbawia, ale oczywiście jak najbardziej w temacie, to tak naprawdę to nasze dzieci są bardziej heroiczne od nas? W pewnym sensie tak się zdarza. Oczywiście, proszę Państwa, jak zwykle powiem, temat nie jest jednoznaczny, bo z drugiej strony jest tak, że bardzo często te dzieci mamy, prawda, pod pewnym kloszem i one nie muszą też stawać przed pewnymi wyzwaniami. I w momencie oczywiście, kiedy zaczynają się z tymi wyzwaniami mierzyć, nie zawsze sobie z nimi radzą, więc oczywiście my częstokroć wykazujemy znowu, to znaczy no, chodzi mi ludzie dorośli, wykazują ten heroizm, że owszem, być może nabawili się iluś traum, ograniczeń, czyli tego strachu w sobie, ale z drugiej strony bardzo często działają pomimo strachu. Dzieciom jest częstokroć o tyle łatwiej, że nie nazbierały jeszcze tego, co strach miałoby powodować. I bądź tego, no, powiedzmy, w jakiś sposób nie dostrzegają, albo są chronione przed tym. A człowiek dorosły, częstokroć niosąc ileś tych ran przez swoje życie, w jakiś sposób się musi z tym mierzyć. I naprawdę to mierzenie się z tymi ranami, z tymi słabościami, częstokroć wymaga bardzo, bardzo dużo odwagi. Tylko pamiętajmy, żeby znowuż nie iść w to cierpiętnictwo, nie iść w to poświęcanie się zbyt mocno. Owszem, czasem ten heroizm wymaga pewnych ustępstw z naszej strony, ale bądźmy ostrożni w tym, żeby właśnie nie wychodziło to z energii cierpienia. Tutaj jest ta trudność, żeby to umieć zbalansować. Żebyśmy wykonywali te nasze czynności codzienne, czy też nawet te wielkie misje z tą intencją rzeczywiście twórczego rozwoju, a nie tyle z intencją, o, wielka sprawa, to ja teraz się muszę spiąć, muszę to zrobić. Nie, proszę Państwa, nie muszę, tylko szczerze mówiąc,
Jeżeli to ma nas naprawdę zbudować, to lepiej nam posłuży. No nie jest to jedyna możliwość, ale jednak służy nam dużo lepiej sytuacja, kiedy jest to wielka sprawa, czy jest to drobna sprawa, ja chcę to zrobić, a nie ja muszę to zrobić, bo muszę to zrobić dla sprawy. Oczywiście jedno i drugie ma swoje konsekwencje i ja nie twierdzę, że muszę jest zawsze złe, bo też jest to doświadczenie. Ale jednak to podejście muszę częściej prowadzi do cierpienia. O, widzę, że tutaj rzeczywiście dosyć ciężki klimat został, że tak powiem, wrzucony. Ale oczywiście jak najbardziej postaramy się coś z tym zrobić. Jaki jest najlepszy sposób na wyjście z depresji po uczynieniu komuś zła, a ta osoba już nie żyje? Czyli rozumiem, że ta depresja z powodu właśnie takich naszych, powiedzmy, niecnych działań. Proszę Państwa, przede wszystkim należy tak naprawdę spotkać się ze samym sobą. Mówi się często o takim wybaczaniu, ale to oczywiście, że w takiej sytuacji jest niejednokrotnie trudne. Jak naprawdę najprostszy sposób to zmierzenie się z codziennością, tak jak w ogóle z depresją jest. Zacznijmy od takich zwykłych, prostych rzeczy. Jeżeli my jesteśmy w depresji i nie mamy siły na nic, to częstokroć porywanie się na jakieś wielkie transformacje siebie, swojej osobowości, po prostu nie mają racji bytu. Ja mogę tutaj podawać nieskończoną ilość zaawansowanych metod, a jednak się okaże, że niewiele z nich się skorzysta. Tak jak częstokroć ten człowiek w tym dole z tej wędki, oczywiście teoretycznie może, ale w praktyce nie zawsze to jednak mu wyjdzie. I jednym z takich elementów to jest to, żeby nauczyć się chociażby odnajdywać przyjemność w tych prostych, zwykłych, codziennych czynnościach. Zobaczycie, że jeżeli macie taką deprechę większą, a nawet mniejszą deprechę, no może jest to takie trochę egoistyczne, ale jednak ile radości odnajdziecie chociażby z tego, że któregoś jednego dnia wstaniecie, może nawet później, bo nie byliście się w stanie przełamać, to może nie śniadanie, to może obiad, wstaniecie, ogarniecie się i dla siebie na przykład i dla wszystkich domowników zrobicie obiad. Taką prostą rzecz. Proszę Państwa, to nie jest magiczna metoda, ale to jest super skuteczna metoda. Takie rzeczy. Takie proste, codzienne czynności. Jak zobaczycie, że nie byliście w stanie się ruszyć i tę prostą rzecz zrobiliście, która nie wymagała od was wysiłku. I samo to poczucie, że zaskoczyliście nawet tych bliskich, jak dużo potrafi zmienić. Nie to nawet, że wy się wielce dowartościujecie, ale poczujecie coś więcej. A wiecie dlaczego poczujecie coś więcej? Bo złamaliście schemat. To częstokroć chodzi o złamanie tego schematu. Częstokroć depresja to jest tkwienie w jakimś schemacie, zamknięciu. I to jest pierwszy krok, czyli wybicie się ze schematu czym czy innym sposobem, a potem tak naprawdę dopiero skuteczne, że tak powiem, radzenie sobie z głębszym tematem, z głębszym problemem z tym związanym. Bo na pewno szukanie jakiegoś głębokiego wybaczenia za jakieś swoje niemiłe uczynki z przeszłości jest pewną pracą. Pracą, którą możemy wykonywać w momencie, kiedy my, proszę Państwa, jesteśmy gotowi w ogóle do pracy. Do pracy nad sobą, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy. A więc zacznijmy od tego, żeby być gotowym do pracy, a potem pracować nad sobą. Jak sobie z tym poradzić z przyszłością? Proszę Państwa, znowuż o rozwój tej samoakceptacji, rozwój samego siebie bardzo pomaga. Jak to między innymi robić? Proszę Państwa, bardzo często mówi się o afirmacjach. Ja niestety przyznaję,
Wielokrotnie widziałem, jaki harmider u ludzi w umyśle i blokady powodowały afirmacje, dlatego że wprowadzali sobie niespójny program. Mówili, jacy są wspaniali, boscy, a nic im w rzeczywistości nie dawało pokrycia tej informacji. Ale w momencie, gdy dojdziecie do tego, żeby wykonać jakąś najmniejszą czynność, która was w jakiś sposób buduje, i w tym momencie uruchomić sobie afirmację, że jesteście wspaniali, a wy się poczujecie wspaniale, to wtedy to działa naprawdę i nie powoduje niespójności w waszym umyśle. Ja poprzednio podawałem przykład z chodzeniem pod górkę, ale to może być przykład z tym obiadem. Wy zobaczycie nawet ten ukrywany uśmiech u waszych bliskich i wtedy sobie w głowie powiedzcie: wow, jaki jestem wspaniały. To może jest takie, brzmi to trywialnie, ale naprawdę wtedy to działa. Ale jak będziecie siedzieć w kącie, w ciemnym pokoju, patrzeć przez okno, nic nie robić i sobie starać mówić, że jesteście wspaniali, jak sobie oczywiście uprzecie i włożycie słuchawki na uszy z taśmą i będziecie sobie programować: jestem wspaniały, jestem wspaniały, jestem wspaniały. No tak, uwierzy wasz umysł w to wreszcie, zafiksuje się na tym, ale przy okazji tej fiksacji to nastąpi wyparcie innych rzeczy. I nie o to chodzi, żebyście sobie wyparli inne rzeczy i na wiarę przyjęli, że jesteście wspaniali, tylko żebyście zrozumieli, czyli uświadomili się na bycie wspaniałym. Jeżeli wykonacie jakąkolwiek czynność i zobaczycie przyjemność prostych, codziennych rzeczy i w tym momencie się utwierdzicie, że jesteście wspaniali, bo potraficie z tego czerpać przyjemność, to wtedy jest spójne i naprawdę nas buduje, bez dodatkowych blokad. Okay. Tutaj, proszę Państwa, jakieś dwie osoby zgłosiły do mnie się do kontaktu na Skype'ie, także ewentualnie proszę próbować zadzwonić, ponieważ ja tutaj w trakcie tego wszystkiego nie jestem w stanie menadżerować. Jak najbardziej można dzwonić do mnie w tej chwili. Natomiast jak najbardziej tutaj w międzyczasie śledzę pytanka na czacie. A co można jeszcze, proszę Państwa, zrobić dla tej osoby, która odeszła? Możecie dużo zrobić, a przede wszystkim, co można zrobić dla człowieka, dla drugiej osoby, która odeszła, i to bez względu, co my jej uczyniliśmy, lepszego czy gorszego, proszę Państwa, ta zdolność do odpuszczenia. Ale, proszę Państwa, odpuszczenie to niekoniecznie jest zostawienie, bo możecie w pamięci zostawić to, co najlepsze o tym człowieku, ale naprawdę wejście w tą świadomość, że pozwala się tej osobie odejść. I wam też automatycznie wtedy będzie dużo lżej. Proszę Państwa, to jest pytanie, jak najprościej rozpoznać osobę z korsupem od osoby z pre. Nie ma oczywiście super stałej reguły, ale dwie na pewno rzeczy. Po pierwsze, osoba jednak z prekorsupem, a korsupem jednak możliwością, przynajmniej teoretycznie, tej głębi się różni. A jeżeli chodzi o rozpoznawanie, osoby, które są w tym wprawne, niektórzy naprawdę dobrze sobie z tym radzą. Oczywiście nie jest to stuprocentowa reguła, ale tę głębię częstokroć widać w oczach. Naprawdę widać to po oczach i jest to jeden z pewnych weryfikatorów. Czy widzicie tą głębię u człowieka, czy jednak jest ta pustka? To jest swego rodzaju weryfikator. Oczywiście zaznaczam, nie jest on stuprocentowy. O, i tutaj wątek, o którym można by naprawdę długo opowiadać. Czy miłość, ta bezwarunkowa, jest heroiczna? Proszę Państwa, miłość bezwarunkowa, oczywiście coś różnie rozumianego, a ja czasami stwierdzam, że nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowa miłość, ale oczywiście w zakresie pewnej definicji miłość taka niewarunkowana naszym
ego, tak bym powiedział, bo bezwarunkowa, co to znaczy? Bez warunków, czyli bez żadnych podstaw. No jakieś podstawy z punktu widzenia przestrzeni naszych akcji zawsze będą, ale bezwarunkowa z punktu widzenia naszych intencji miłość oczywiście może być, czy też po prostu nasze działania mogą być bezwarunkowe z punktu widzenia naszej intencji, w sensie nie mamy w tym intencji jakiejkolwiek. Czy jest to heroiczne? Jest to, proszę Państwa, jak najbardziej heroiczne. Między innymi chodzi właśnie o to w tym całym heroizmie, żeby wyrobić sobie zdolność do takiego bycia po prostu. Ale to nie jest ta byle jakość, czyli bycie po prostu, czyli byle co, tylko bycie po prostu, czyli bycie ze sobą, w zgodzie ze sobą, działanie, czyli robienie pewnych rzeczy, czy dla siebie, czy dla innych, czy nawet nie robienie, ale działanie, istnienie tak, tak po prostu, tak, bo tak. I to brzmi tak bardzo hasłowo. No ja wiem o tym, że moje słowa w tej chwili, tej głębi nie są w stanie wyrazić, ale na pewno część z osób słuchających rozumie, o czym ja mówię. A osoby, które nie rozumieją, no to polecam po prostu się zastanowić. To jest takie pytanie. Jacku, jak ty widzisz potencjały na przestrzeni? Czy to się widzi w jakiś szczególny, specjalny sposób? Proszę Państwa, potencjały na przestrzeni można widzieć rzeczywiście na wiele sposobów. Czasami można by powiedzieć, że przekłada mi się na to dosłowne widzenie, czyli pewne obrazy mój umysł maluje, bo tak naprawdę potencjały na przestrzeni obrazami nie są. Ale malują się czasami to jako pewne obrazy, wizje, można by powiedzieć. Ale przede wszystkim jest to, no właśnie, znowuż takie hasło, czucie, co za tym stoi, odbieranie tej treści, tego, co w tym płynie. To jest takie wręcz, im głębiej, tym bardziej jest to bycie w tym i wiedzenie o tym, niż takie intelektualne rozumienie tego, jest to bardziej takie egzotyczne, bardziej takie w pewnym sensie pierwotne, a z drugiej strony zaawansowane, bo potencjały przestrzeni bazują zarówno na tych podstawowych, prostych algorytmach, jak i tych zaawansowanych. I żeby pojąć tą głębię, to trzeba jakby odbierać jedno i drugie. No tutaj jest pytanie, na które niestety średnio jestem w stanie odpowiedzieć. Jaką wartość mają książki Michaela Newtona? Niestety po prostu nie wiem. Tutaj pytanie bardzo, bardzo filozoficzne. Czy miłość w najwyższym stopniu to akt woli? Proszę Państwa, zależy, co my zrozumiemy jako akt woli. W pewnym sensie ta miłość, czy to najgłębsze zrozumienie, powinno być teoretycznie pozbawione aktu woli, czyli takie właśnie, niektórzy powiedzą, bezinteresowne. Z drugiej strony, na tym głębokim poziomie, ten akt woli, tylko woli, ale woli całej istoty, dalece ponad osobowość, czy dalece głębiej niż osobowość, istnieje i w jakiś sposób jednak kieruje tymi naszymi poczytaniami. I może nie chodziłoby o to, że to jest akt woli, ale jest to, ta miłość jest jakby synchroniczna z aktem woli. No to tutaj, proszę Państwa, pytanie, na którego temat kiedyś stworzyliśmy nawet całą audycję.
Jak najprościej budować skutecznie bloki zdarzeniowe? Proszę Państwa, w naszym archiwum audycji jest, zdaje się, audycja pod tytułem Dlaczego rzeczy się dzieją? I tam proszę o ewentualne zgłębienie szerzej tego tematu. Natomiast najprościej skutecznie bloki zdarzeniowe buduje się, proszę Państwa, poprzez właśnie spójność. Spójność na wielu poziomach, czyli znaleźć to, czego my chcemy, w sensie naszej tej głębszej istoty, znaleźć cel na poziomie osobowości i znaleźć sposób na zrealizowanie się tego w trzeciej gęstości. Wtedy dużo łatwiej jest wykreować blok zdarzeniowy jakikolwiek. Częstokroć objawia się to tym, że jest to po prostu bycie właśnie w tym i płynięcia w tym, ale żeby to płynięcie następowało, częstokroć najpierw jest potrzebne to zrozumienie. A to, proszę Państwa, bardzo ciekawa teoria. Czy kolor oczu podpowiada, od jakiej cywilizacji pochodzi dany człowiek? Powiem tak, być może istnieje tutaj pewna relacja pomiędzy tym, ale prawdę mówiąc, jakichś statystyk i badań w tym zakresie nie prowadziłem, a biorąc pod uwagę, no jednak, ograniczoną ilość kolorów oczu, a ewentualną mnogość cywilizacji, z których można pochodzić, to jednak no nie wysuwałbym tu zbyt daleko posuniętych wniosków. A na to pytanie odpowiem bez problemu. Proszę bardzo. To ja mam pytanie. Co grupa krwi mówi o człowieku? Grupa krwi o człowieku mówi przede wszystkim to, jaką ma grupę krwi. I tak teoretycznie, proszę Państwa, powinienem skończyć. Wiecie co? Jasne, że wiele szczególnych cech odzwierciedla różne rzeczy, z oczu można naprawdę wiele przeczytać. Tak samo na pewno grupa krwi będzie podpowiadać to, z jakiej, że tak powiem, z jakiej linii genetycznej podchodzimy, w związku z tym, do czego mamy predyspozycje, do jakich zachowań, do jakiego rodzaju żywności, do jakich treści i wiele, wiele innych, ale no ja po prostu nie posuwałbym się za daleko w tych różnych konotacjach. Te konotacje wynikające z takich szczegółowych opracowań, one oczywiście mają wielokrotnie odzwierciedlenie i chociażby ta cała iridologia, czyli tam nauka na temat oka, jasne, że bardzo wiele może powiedzieć o człowieku. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Tak samo jak wiele można wyczytać z dłoni, wiele można wyczytać ze stopy, wiele wyczytać można z tego, co człowieka w danym momencie boli ogólnie w ciele, bo przecież to fraktalnie się odzwierciedla. Tak samo jaką mamy krew, co mamy we krwi, to wszystko jak najbardziej znajduje odbicie. Ale pamiętajmy, że najważniejsza rzecz, odbicie to, proszę Państwa, tylko odbicie. To jest obraz całości, a nie całość. Czyli, że możemy wiele cech wyczytać z jakiegoś poziomu naszego materialnego, ale nigdy to nie będzie tak, że to jest wszystko. I o tym naprawdę proszę pamiętać. No, widzę, że tutaj znowuż ten temat śmierci się przewija, chociaż jak najbardziej to rozumiem. Proszę Państwa, już czytam pytanko. Czy jak ktoś nie wypuścił swojego ojca po śmierci, a często przebywa w moim domu, czy może ten umarły ojciec przyczepić się do mnie? Nie ma tu oczywiście zasadniczo jakiejś super stałej reguły, ale jak najbardziej niestety taka opcja istnieje.
Chociaż jeżeli my jesteśmy spójni w swoim polu i nas, tak jak się czasem to mówi, w tej wysokiej wibracji, raczej nie powinno mieć to miejsca. Raczej, jeżeli takie istoty się przyczepiają, to tam, gdzie widzą opcję zasilenia się. Tutaj jest taki temat a propos współpracy, proszę Państwa, z różnymi środowiskami. Oczywiście różne próby były podejmowane, bardzo różnie to wychodzi. Ja nie powinienem się samodzielnie wypowiadać, bo jest to kwestia całej ekipy, jest to kwestia drugiej strony. Na pewno my będziemy dążyć do pewnego konsensusu, dialogu. Natomiast na ten moment, no, sytuacja wygląda jak wygląda. Ja jak najbardziej pozostaję otwarty do porozumienia i to wręcz powiedziałbym z kimkolwiek, przy czym nie gwarantuję oczywiście współpracy z kimkolwiek i jakkolwiek, bo dla mnie jednak ma znaczenie, co i jak podtworzymy i z jaką intencją, i tak jak oczywiście różni ludzie mają do nas różne zarzuty i podejście, czasami wynikające z nieporozumienia, czy też wynikające z niezrozumienia. Tak oczywiście być może to istnieje w drugą stronę, ale należy brać pod uwagę, że różne rzeczy istnieją i być może jak każdy tą swoją przestrzeń dobrze zbuduje i rzeczywiście wypełni, ta współpraca na tym wyższym poziomie będzie możliwa. Szczerze mówiąc, jak najbardziej na to bym liczył, natomiast rzeczywiście na ten moment, no, wygląda to jak wygląda. Ja bynajmniej nie zamierzam wchodzić, ani nie zamierzamy wchodzić w jakąkolwiek walkę z kimkolwiek. Raczej po prostu rozwijać się i czynić swoje. I to jest taki nasz cel. I właśnie korzystając z okazji, chciałem Państwu tutaj wspomnieć, że my jak najbardziej ostatnimi czasy, może tego tak mocno nie widać, ale my od jakiegoś czasu bardzo skutecznie tutaj skupiamy się na wielu inicjatywach, które powoli tutaj, że tak powiem, w zaciszu, nieraz czasami, jak niektórzy powiedzą, domowym czy też garażowym, się rozwijają. I jednym z takich elementów jest właśnie tutaj nasz właśnie kolega, przyjaciel Mieczysław Braszka, który bardzo skutecznie rozwija, czy też stara się rozwijać właśnie ten temat edukacji, edukacji alternatywnej, edukacji muzycznej, tej pracy z prawą półkulą i tego właśnie rozwijania człowieka poprzez radość i w zakresie właśnie tej nowoczesnej, świadomej edukacji, czy też właśnie tej edukacji poprzez muzykę. Już tutaj są bardzo konkretne podjęcie działania, także chętne osoby, które byłyby gotowe rozwinąć, że tak powiem, skrzydła w tym temacie, czy też bycia muzykami, i edukowania kolejnych ludzi w zakresie muzyki, czy też po prostu bycia menadżerami, którzy by chcieli po prostu rozmawiać nawet z dyrektorami szkół, czy też różnych instytucji, ażeby tą edukację jednak modyfikować, zmieniać. Zapraszam do kontaktu z Mieczysławem. Jest to adres bardzo prosty, tak jak u nas w Wolnej Ludzkości, czyli Mieczysław. Czy też tam, zresztą jakbym mógł tu prosić o podanie na czacie, to też ludzie będą widzieć, bo ja tutaj powtórzę, to umknie. Kontakt jest dostępny u nas na stronie głównej. No i parę innych inicjatyw. My w tej chwili coraz bardziej rozwijamy tą inicjatywę właśnie a propos tego obiegu alternatywnego, tego obiegu, proszę Państwa, żywności, tego obiegu właśnie poza, że tak powiem, trochę Matrixem. I tutaj na naszej stronie głównej jest taka zakładka handel i wymiana. My w tej chwili coraz intensywniej w Wolnej Ludzkości, bo może tego nie widać na zewnątrz, ale osoby już w niektórych środowiskach, okolicach o tym wiedzą. Zaczynamy tutaj coraz więcej stopniowo produktów wprowadzać i możliwości i też coraz częściej rozwijamy się w zakresie kontaktu właśnie z lokalnymi kooperatywami. Są takie możliwości. Jest tutaj już funkcjonująca zakładka specjalnie przystosowana dla kooperatyw. Nie będę tutaj szczegółów sprzedawać. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę wolnyhandel.org.
No i jest jeszcze parę innych pomysłów, które będziemy wkrótce chcieli wdrożyć. Zachęcam też kolejne osoby do ewentualnego aktywnego współudziału właśnie w tworzeniu stron internetowych i wielu inicjatyw. Inicjatyw m.in. Polska Świadoma, gdzie bardzo się staramy Państwu przekazać jak najwięcej aktualnych informacji ze świata i nie tylko. Także i portalu zdrowotnego, i portalu technologicznego, gdzie już powoli zaczynają kolejne prace funkcjonować. No, tyle chciałem od Ciebie tutaj przy okazji tego wszystkiego dodać. Także zapraszam do odzywania się na maila. Jak najbardziej postaramy się to rozwiązać. Zaznaczam, że w zakresie tych inicjatyw będzie wygodniej, jeżeli Państwo tutaj bezpośrednio do osób zarządzających daną inicjatywą napiszą. Także tutaj chciałem jeszcze wspomnieć, już tutaj linka, jeżeli można, prosiłbym na czacie o podanie. Jak najbardziej już przygotowaliśmy bardzo przejrzysty system a propos możliwości wpłacania, jednak wspierania nas, bo no, powiem Państwu szczerze, od dłuższego czasu bardzo często jest tak, że z własnej kieszeni wręcz dokładamy do funkcjonowania tych struktur wolnej ludzkości i tych stron internetowych, i chociaż drobne wsparcie w zakresie wpłaty chociażby na domeny, czy też, no, szczerze mówiąc, dla prowadzących, gdzie niejednokrotnie też mamy z tym problem, chociażby możliwością sprzętu, jego aktualizacji, wymiany. I niejednokrotnie z tego powodu nie zawsze mamy możliwość do Państwa regularnie audycje wystosowywać. Także oczywiście każde wsparcie się liczy jak najbardziej. Tutaj w tej chwili system jest przygotowany tak, że jest przejrzysty, także nie musicie się Państwo obawiać, że po prostu to gdzieś zniknie i zostanie użyto, że tak powiem, wasze pieniądze, nie tak jak sobie życzyliście. No dobrze. Troszeczkę przyznaję, że się rozgadałem znowuż. Proszę o kolejne pytanka, czy też, jeżeli ktoś by chciał, jak najbardziej dalej zachęcam do zadzwonienia do mnie na Skype'ie jeszcze w tej chwili, zanim audycja się skończy. Najlepiej oczywiście w temacie dzisiejszym, czyli tym heroizmie w praktyce. A proszę Państwa, ten heroizm w praktyce to właśnie ta zdolność do działania w każdym momencie, w każdej chwili. Wiecie, to takie jest trochę jak ja tworzę tę audycję. Ja przygotowuję sobie szablon, coś, czy plan wgląd w działanie, życie, czy cokolwiek, jak to może miałoby wyglądać, jakiś ogólny pomysł. Ale zawsze pozostaje ta furtka na tą spontaniczność, na to, co wyjdzie, co przypłynie. I ta płynność jest bardzo ważna. Ja też do Państwa, wiecie, nie mam ułożonego każdego jednego słowa. Ja nie czytam z kartki, co ja mam Wam powiedzieć. Tylko ja patrzę na te reakcje. Chodzi o tą właśnie relację, między innymi nawet na tym czacie. Ja naprawdę biorę pod uwagę to, co istnieje co jest przekazywane mi od ludzi, i z chęcią wchodzę w tą interakcję. Czasami ona nawet wprowadzi do mnie coś zaskakującego. Niejednokrotnie Państwo dadzą pytania, które i mi są potrzebne do rozwoju. I o to między innymi chodzi, ale ja nie jestem w stanie sobie ich zaplanować. W tym rzecz właśnie. Na tym polega trochę ta spontaniczność. Tutaj jest pytanie o program a propos pracy z żywiołami. Faktycznie, proszę Państwa, niestety temat nie został zakończony. No, tak się składa, że różnymi sprawami muszę się zająć, i niestety czasem te sprawy przyziemne powodują, że właśnie no, ten niestety brak wsparcia konotuje to, że nie zawsze mamy aż tyle czasu, żeby tematem rozwoju wolnej ludzkości czy umieszczania kolejnych audycji bylibyśmy się w stanie zająć, a naprawdę ja mam tutaj bardzo dużą przyjemność z dzielenia się z Państwem wiedzą, ale też nie zawsze jest to takie proste, bo się okazuje, że niestety przyjemność powoduje no, różne tutaj konotacje, i
I też nieraz stawałem przed sytuacją, gdzie się zastanawiałem, czy będę w stanie kolejną audycję tutaj stworzyć. No to jest pytanie o, czy oglądałem film Nasz Dom. Niestety nie miałem okazji oglądać, także nie mogę się wypowiedzieć. No tak. Jak rozumieć, że ktoś może decydować o swoim odejściu stąd? Czy samobójstwo tu wchodzi w rachubę? W pewnym sensie samobójstwo w rachubę wchodzi, aczkolwiek nie do końca bym polecał takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o świadome odejście. Wiecie Państwo, co? Myślicie, że to takie zaawansowane jest i skomplikowane i nie wiem, żeby świadomie odejść, to trzeba wziąć pigułki albo nie wiem, podcinać sobie żyły, skakać z bloku, a to nie o to chodzi. Oczywiście jest to jakaś opcja i wcale nie polecam takiej opcji. Raczej zupełnie coś prostszego, jeżeli świadomie chcemy odejść. Proszę Państwa, działać i tworzyć w zgodnie z sobą. I ta reguła rozwiązuje wszystko. Bo kiedy my działamy zgodnie ze sobą, z tym, co możemy, co jesteśmy, to działamy do momentu, kiedy jesteśmy w stanie. I w większości przypadków człowiek, który będzie tworzył, dopóki może tworzyć, to pewnego dnia położy się spać albo usiądzie na fotelu, zamknie oczy i ich już nie otworzy. I nie będzie musiał kombinować i tworzyć nie wiadomo jakich możliwości. Oczywiście są bardziej zaawansowane metody, które też są bardzo fajne i chociażby tutaj z zakresu Zen jest wiele technik, które o tym bardzo dobrze mówi, czy w ogóle buddyzmu. Jasne, że można się coś takiego bawić, być może z całkiem niezłymi skutkami. Natomiast czy o takie rozwiązanie chodzi? Ja myślę, że to jest jedno z wielu możliwych rozwiązań. Na pewno rozwojowa jest sama tutaj droga dochodzenia do tej umiejętności, bo moim zdaniem ta umiejętność jednak do opuszczenia tego świata, kiedy chcemy, jest dużo prostsza właśnie do osiągnięcia, czyli ta zgodność ze sobą. O ile uznamy bycie zgodnym ze sobą za proste, to już jest inna sprawa. Tutaj jest pytanie, jak w analizie osobistej postrzegacie cudzy umysł? Czy czujecie te programy, jak to widzicie? Proszę Państwa, to zostało skierowane w liczbie mnogiej, więc rozumiem, że pytanie jest zarówno do mnie, do Joanny i do Moniki. No jednak każdy z nas troszeczkę się tymi percepcyjnymi zdolnościami różni, z różnych perspektyw to widzimy i nie jesteśmy dokładnie w takie same aparaty wyposażeni, więc ja się nie do końca czuję kompetentny, żeby za Joannę czy Monikę się wypowiadać. Mogę o sobie powiedzieć w tym momencie. I zwykle bardziej jest to wiedzenie o tych programach, a obrazy, które mi się właśnie pokazują, są zmaterializowanym tym. Czasami, kiedy program jest rzeczywiście zagmatwany, wrzucenie tego na tryb taki szerokiego odbioru i treściowej gmatwaniny nie do rozplątania jest bardzo dobrym rozwiązaniem i dopiero potem z tego wyciągnięcie szczegółów. Tak czasem też trzeba zrobić. Natomiast no, gdybym miał Państwu w tej chwili przedstawiać wszystkie techniki, no to no nawet jeden osobny program by na to jednak nie starczył. Jeśli chodzi o materiały z Londynu, na razie mi jest wiadomo o jednym takim bardzo króciutkim materiale, takim trailerze. Ja w tej chwili Państwu nie jestem w stanie tutaj wrzucić bezpośrednio linka na czatę, ale jeżeli kogoś tutaj z obsługi mógłbym o to ewentualnie prosić, no to miło by było.
Natomiast no być może za jakiś czas ukaże się jakiś trochę szerszy materiał. Jak tylko będzie dostępny, jak najbardziej będziemy na naszym zarówno portalu, jak i koncie wolnoludzkościowym na Facebooku, także będzie ten materiał publikowany. No tu jest pytanie, znowuż o to samobójstwo. A czy tam nie będzie jakiejś kary za samobójstwo? Proszę Państwa, trochę jak mantrę będę to powtarzał, trudno, ale zwrócę uwagę na bardzo, bardzo ważną rzecz w ogóle w rzeczywistości, wręcz w całym wszechświecie. Proszę Państwa, najważniejsza rzecz. Nie ma czegoś w zasadzie takiego jak kara. Nie ma czegoś takiego jak Bóg karzący. My co najwyżej ponosimy konsekwencje swoich czynów. To jest bardzo, bardzo duża różnica. Jest to częstokroć podobne, ale najczęściej karę jako taką to my mamy wtedy, proszę Państwa, kiedy postanowimy sami siebie ukarać. Natomiast konsekwencje oczywiście nie zawsze są fajne konsekwencje tego odejścia poprzez samobójstwo, czego ja przypominam, niekoniecznie polecam. Ja polecam to świadome odejście, jeżeli już. Bądź nawet mniej świadome odejście, raczej takie, nazwałbym to swobodne. Ale proszę Państwa, karać to można wtedy, jak wchodzimy w system ofiara i kat. I oczywiście na potrzeby jakiegoś iluzorycznego przepracowywania różnych treści, ten system także istnieje w naszej rzeczywistości i jasne, że możemy w niego wchodzić. Tylko ja po prostu nikomu nie polecam w niego wchodzić. Tak, proszę Państwa, w ramach konsekwencji czynów. Może oczywiście się zdarzyć, że ktoś w wyniku samobójstwa stanie się jakimś ciemnym bytem, czy też istotą demoniczną. Taka opcja też istnieje. Niemniej jednak to nie jest żadna stała reguła. Raczej jest ważne to, na jakich treściach my, proszę Państwa, odchodzimy. Jeżeli oczywiście może być konsekwencją naszych czynów takie coś także, ale jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby się nie bać. Właśnie ten strach, ten czynnik blokujący, to jest to, czego należałoby się w miarę możliwości wyzbać lub sobie z tym radzić. Ten heroizm, czyli ta zdolność do poznania siebie, do stanięcia twarzą twarzą z sobą, do zmierzenia się ze sobą, rzeczywistością, ta zdolność do płynięcia, ta zdolność do istnienia, współistnienia ze sobą, z innymi ludźmi, ze wszystkim, co istnieje. Takiej właśnie możliwości, takiej codzienności, takiego płynięcia, a więc dzięki temu szczęścia i możliwości, tego właśnie Państwu życzę. I wraz z tym dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję i zapraszam jak najbardziej, myślę, że się uda ponownie, za tydzień w środę o 20 na TV Wolna Ludzkość.